Witamy ponownie i wracamy do przygód naszego osiołka i farmera Ignacego. Jak zostawiliśmy naszego osiołka ostatnim razem, okazało się, że utknął na dnie wielkiej jamy, wielkiej dziury w ziemi. W tym czasie farmer Ignacy obmyślał, jak wydostać swojego ukochanego osiołka z tej dziury, więc pierwszym jego planem było przyniesienie 3 metrów bieżących sznurka od snopowiązałki. Niestety, jak zrzucił tą linę, prowizoryczną linę dla osiołka, okazało się, że osiołek nie rozumie konceptu liny, mimo że jest bardzo mądrym osiołkiem, nie wiedział, co z nią zrobić, więc z nudów zaczął ją rzucić. Okazało się, że nie była smaczna, bo to niestety był sznurek od snopowiązałki. Drugim pomysłem, w jaki farmer Ignacy wpadł, było przyniesienie drabiny. Jednakże, jak szybko się okazało, żadna drabina, w której był posiadaniu, nie była dostatecznie długa, aby sięgnąć dna. A nawet gdyby użył drabiny, to osiołek by nie wiedział znów, jak jej użyć. Także, nie mając innego wyboru, farmer Ignacy wziął łopatę i zaczął zasypywać dół. Pomny na to, że biedny osiołek, no niestety, nie jest w stanie go uratować, ale nie może sobie pozwolić na to, żeby więcej jego ukochanych zwierzątek wpadło do dziury. Czy mądry, kochany nasz osiołek wykaraska się teraz z tej sytuacji, kiedy jego przyjaciel, jedyny przyjaciel, obrócił się przeciwko niemu? Dowiedzcie się w następnym odcinku. Everyone can relax. Gambit has returned. Ponownie farmer Ignacy nie ma nic wspólnego z Ignacym Trzewiczkiem. Może powinien być farmer Uwe. Czołem! Z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV, a razem ze mną są... Michał. Mateusz. Zrobiłem to z drugiej strony, widzieliście? Ale nie wiedziecie, co się spodziewa. Tryga. Nie? Witajcie w trzeciej już dziesiątce top 50 najlepszych gier według Gambita. Czyli mnie. 20 gier już w piecu. Dlaczego w piecu? To tłumaczyliśmy w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku również tłumaczyliśmy, że mamy konkurs. 5 wydawnictw dało gry. 5 wydawnictw głupoty. Dało gry. Tak, głupoty gadam. To będą jeszcze przez pół godziny. Ja gadam głupoty. 2 wydawnictwa już zostały wylosowane i ich gry poszły w poprzednich filmach. Teraz zostały 3, tak? Jakie są zasady? Wy piszecie komentarze, a my wybieramy 3 najciekawsze i do tych osób jadą gry wydawnictwa. O dobra, żeby nie było, że nie patrzę. Że nie patrzysz, tak? Tak jest, nie patrzę. I to jest wydawnictwo Rebel! Nie widać pewnie, ale to jest Rebel. Uwieźcie na słowo. Tak, to są te. Rebel dał nam 2 kopie strażniczek, które odbijają światło, i tajniacy obrazki. Ale to mają skilla te strażniczki, jak odbijają światło. No, są takie Jedi strażniczki. Odłożysz, Michale? Oczywiście, Tomaszu. Dziękuję bardzo. Zatem... Prosić zawsze możesz. Ale... O, trafiłem do orzeszków Mateusza. To by zabrzmiało gorzej niż miało. Tak. Okej, dzisiaj kolejna dziesiątka, czyli gry od miejsca 30 do 21. To chyba się zgadza. Tak wychodzi. Zatem może na miejscu... Może tym razem dostarczy karty pamięci? Oby. Na miejscu 30 gra stara w zasadzie, ale Starcraft? Dopiero niedawno udało mi się w nią zagrać. I kiedy w nią zagrałem, zastanawiałem się, jakim cudem ja nie zagrałem w to wcześniej. Znaczy, chciałem w to zagrać. Wiele razy, widząc grę na półce, mówiłem, kurde, zagrałbym w to. I słyszałem, nie, Michał to nie da rady w ogóle, bo on tego nie będzie widział, bo to są zamki Burgundii. Tak jest. Zamki Burgundii. Jedyna słabość, zamki Burgundii. Muszę ci powiedzieć, że tu masz czego żałować. Według mnie masz czego żałować, bo gra tak, jest... Tak, słyszałem, przypominałem za każdym razem. Rewelacyjny dice, znaczy nie dice placement, bo to jest... Masz 2 akcje, które w zasadzie... No, masz kostki, 2 kości i na podstawie rzutów tymi kośćmi możesz wybrać jakieś akcje, ale dodatkowo masz możliwość modyfikowania tych kości w dość prosty sposób. I ta główna mechanika jest banalna, tak? 2 kostki, 2 akcje. Mam kostkę o numerze 3, więc mogę zrobić akcję z pola numer 3. Tyle. Albo położyć budynek na polu numer 3. Koniec. Ale to, co jest pod spodem
akcje uruchamiane przez budynki, przez to, gdzie położysz, co położysz, jak położysz. Tomaszu, jakbyś porównał tą grę do takiej innej gry o bardzo podobnej mechanice, nazwie Troyes? Albo Troyes. Inne w tym względzie, że w zamkach Burgundii nie masz takiej bezpośredniej interakcji między graczami. Okej, możesz... Tak, interakcja jest tam, że zabieram ten kafelek. O kurczę, ja go chciałem. Ach, ty niedobry. No i jest taki wyścig, bo tam dostajesz punkty za zamykanie obszarów. I kto pierwszy, ten więcej punktów, tak? Okej. No a w Trua masz tą bezpośrednią interakcję, że to ja ci zabiorę te kostki. Okej, zapłacę ci. Zabiorę ci kostki, cię wypchnę dzięki tym kostkami z tego twojego budynku. Jest dice placement, jest, poza tym masz więcej kostek. Jakby liczba tych kostek nie przekłada się bezpośrednio na liczbę akcji, które możesz w Trua zrobić. To fakt. Plus masz jeszcze taki pseudo worker placement, a tu masz dokładnie, więc zamki Burgundii, prosta mechanika z wierzchu, a pod spodem po prostu masa. Uwębia. Super, że Rebel to wydał na 10 tam rocznicę gry. No to jest stara gra, 10 lat. No. Mogliby poprawić kolory, albo zrobić symbole, albo cokolwiek. Mogliby. Mogliby się. Ale skończyć. Jest teraz, możesz spróbować zamki Burgundii kościane. Kościana wersja gry kościana. Nie, ona jest bardzo kościana. Spróbuj to, bo tam są chyba... Nie wiem, czy tam... Nie, zobacz sobie. Zobacz sobie ten. Kolory są chyba wyrazistsze niż tu. A podobno też daje radę mocno. Zatem 30 zamki Burgundii. 29 to zupełnie inny klimat, bo to nie są jakieś zamki gdzieś w pięknej Burgundii, tylko to jest zapyziała planeta, mokradła, kompania górnicza i... Próba obronienia się przed obcymi, czyli Xenoshift. Ale Xenoshift Dreadmire. Takie... Dreadmire, który no, wywalił Onslaughta u mnie zupełnie. No fakt, że jest dużo lepszą wersją. Tak. Pogoda, dodatek tak, pogody po prostu. Mechanizm zmienia grę, tak. I... Jak się łudzi, że jest dobrze, to nie. Nie jest dobrze. I to jest to, że wychodzi ci potwór, który jest znany, ale dzięki pogodzie działa zupełnie inaczej niż do tej pory. Nie znając naszego farta, jeśli potwór się triggeruje tylko powiedzmy na nocy, to oczywiście wyjdzie tylko w nocy. Jak się triggeruje tylko na Mosulu, to oczywiście wychodzi tylko w Mosulu. Generalnie o co chodzi? Swego rodzaju deck builder. Kupujemy karty wojsk, kupujemy karty sprzętu. Te wojska i sprzęt wystawiamy na linii obrony. Trochę Tower Defender. Trochę Tower Defense, tak? Na linii obrony, bo za chwilę przyjdą obcy i będą musieli się z tymi naszymi wojskami mucić. Co jest bardzo ciekawe. Co jest bardzo ciekawe i fajne. Mamy tutaj koop, ale to jest kooperacja taka czysta, bo nie pilnuję tylko swojego fragmentu. Ja mogę karty zagrać do kolegi, tak? Jeżeli widzę, że on nie ma wojska, a ja mam. W trakcie już samej walki ja mogę, nie wiem, zagrać jakąś broń, mogę zagrać jakiś efekt specjalny swojej karty wystawionej u mnie na linię innego gracza, bo widzę, że tam jest to potrzebne. Naprawdę wow, świetne rozwiązanie. My musimy jeszcze zagrać z tym Immolation, gdzie wychodzą płonące potwory i tam jest w ogóle już... O dziwo to się opłaca zrobić tak, że w sensie wystawić tak te jednostki, żeby przeżyć, ale jednocześnie, żeby nie zostali ci żołnierze na następną turę, bo zwykle są tak osłabieni, że są tylko problemem, a nie pomocą, więc trzeba tak wycyrklować na równo. No i to, co jest bardzo nietypowe w tej grze, moim zdaniem, to jest fakt, że jest to Cool Mini Ornat, czyli gra, czyli wydawnictwo znane z tony figurek na Kickstarterach i tak dalej, pięknych figurek. Tak, The Others, Blood Rage, teraz Rising Sun, a Xenoshift. A Xenoshift to są same karty. Tak, nie ma żadnej figurki. Nie, tak. To jest po prostu niesamowite. Nie ma, tak. No nie ma, nie ma. Jedyną figurką jest znacznik płomieni w tym, w Immolation. Ale to się jeszcze nie przekonasz. Tak. Zatem 29
Xenoshift Dreadmire. 28, gra, która już była wspomniana dzisiaj. Znaczy tak, dla mnie dzisiaj, bo tak jak powiedziałem na wstępie samym, my nagrywamy to wszystko w jeden dzień. Była już nagrywana, znaczy była już wspomniana... Czas o przestrzeń tak naprawdę. Tak, była już wspomniana w trakcie innej dziesiątki, delikatnie. To jest gra z cyrklami. Z cyrklami! Z cyrklami, w świecie Androida. I nazywa się Android. Tak. Przygodowy Android. Android the board game? Czy adventure game? Ja nie pamiętam. Android po prostu. Chyba Android. Gra pierwsza chyba. Nie, chyba Netrunner, pierwsza. Nie, Netrunner był wcześniej. Nie. Ale ten stary Netrunner chyba był wcześniej. Tak, ale ten stary Android był wcześniej Netrunnerem, a nie był Androidem. Okay. Pierwszą grą z serii uniwersum Androida to jest właśnie Android. A wielka gra przygodowa, naprawdę ogromna, wielka. Naprawdę superancka. Ona oddaje tak świetnie po prostu klimat, tak, takich filmów wiele... noir, takiego detektywach. Trochę Blade Runnera. Tak. A przede wszystkim daje morze możliwości. To możesz się skupić na tak wielu elementach, które mogą dać ci... Tak naprawdę głównym clue gry jest z reguły znalezienie mordercy. A my jesteśmy detektywami. Nie znalezienie. Jak to? Udowodnienie, że ta osoba, którą ja czuję, tak, że jest mordercą, jest mordercą. Tak. Ale bądźmy szczerzy, tak naprawdę w tej grze możesz absolutnie w ogóle nic nie robić w tym, pod tym względem, tak, a i tak możesz wygrać. A najciekawsze jest to, jak bierzesz swojego detektywa i wysyłasz go na quest poprawy swojego życia, rozwiązania jego problemu. Tak, bo tam jest jeszcze historia życia postaci. Tam jest naprawdę mnóstwo opcji. I to jest, z jednej strony jest rewelacyjne, ale z drugiej strony trochę zabija tę grę, bo nowi gracze, nawet wyjadacze, mogą być czasami przytłoczeni przez to, ile tam tego jest, jak to rozegrać, gdzie... Często się zdarza, właśnie tak jak wspominałem, że nie skupia się na głównym wątku gry, gdzie mamy po prostu tego mordercę wykazać, co skupiamy się właśnie na wersjach pobocznych, że szukamy jakiejś konspiracji, zajmujemy się swoją historią, jeździmy po Ziemi, po Marsie. Po Księżycu. Po Marsie tak, nie ma? Księżyc. Ej, rewelacyjnie wymyślona negatywna interakcja, gdzie mamy karty jasne i ciemne. I karty jasne to są karty, które nam dają coś dobrego. Ale z każdym zagraniem one kosztują takie jakby karmę i przesuwamy się w kierunku złej strony. I żeby odbić się z powrotem na stronę dobrą, żeby móc zagrać znowu karty, które nam pomogą, musimy najpierw zagrać karty negatywne na innych graczy, które kosztują ciemnymi punktami, przesuwamy się z powrotem na dobrą. I to jest też dobrą. Tak fajne, że te karty ciemne, kiedy my ciągniemy te karty ciemne, to ciągniemy od konkretnego gracza. I ktoś wie, że a ty wziąłeś ode mnie 3 ciemne karty, tak? Jak będziesz zagrywał, to tylko na mnie, bo nic innego nie ma. Przyjacielu. Super rzecz. Nie, naprawdę, to jest bardzo fajna sprawa. Android, miejsce 28. Ta gra, myślę, jest tak zależna tekstowo, że akurat jak ktoś się miał zabrać za tłumaczenie na polski, to gra by dużo zyskała, myślę, w Polsce, myślę, jako... Tak, jako bo faktem jest to, że te historie są na tyle fajne, że się wszyscy angażują, że w sensie gra czyta w tę historię, wszyscy dowiadujemy się, co się dzieje, ale czasami jak nie ma tej płynności w mowie, jakby tej angielskiej, no to traci tą magię trochę. Tak, to jest... I każda karta głupia, prosta karta akcji ma właśnie ten flavor tekst. To jest tak niesamowite, to jest tak fajne. Może, a tam tyle się dowiaduje właśnie człowiek ciekawych rzeczy z o tej postaci, świata, którą grasz. Postaci, świecie w ogóle, które tam się dzieje. To jest niesamowita gra, naprawdę. Mnóstwo fajnych rzeczy. Tutaj bym się pokusił o stwierdzenie, że gra jest porównywalnie prowadzona historią jak Arabian Nights. Też jest fan do tego stopnia, mimo że gra to nie jest sedno gry jak w Arabian Nights te historie. Tutaj ta historia też ma właśnie bardzo dużo fanu daje w samej grze. Prawda. No, może coś tak w tym jest. To było miejsce 28, tak? Tak. Miejsce 27 to pierwsza gra. Tak, pierwsza gra o Cthulhu, którą mam na liście. To znaczy, że będą jeszcze inne. Tak. Spoiler alert! Pierwsza gra o Cthulhu. Swoją przygodę z planszówkami zacząłem zbierając Arkham Horror, a potem wyszedł Eldritch, który jest na 27 miejscu i Arkham poszedł do pieca. Już dawno. On nawet nie był w planach na liście. Eldritch Horror. Nie powiem, że uproszczony, ale taki wygładzony Arkham Horror, gdzie ganiamy Przedwiecznego i jego minionów po całym świecie. Jest po prostu bardziej przejrzysty. Jest. Jest bardziej, może nie tyle co wygładzony, jest
Tak, jest przyjemniejszy i jest bardziej właśnie przejrzysty, jeżeli chodzi o zasady. Jest fajnie zrobiony mechanizm z dodatkami. Są te małe dodatki, które po prostu dodajemy karty i mamy więcej fajnych. I duże dodatki z planszami, tak. Ale duży dodatek możesz wrzucić tylko jeden do gry. Na tak? Praktyka czy coś. Tak, znaczy możesz kupić wszystkie, tak, ale jednocześnie zagrasz tylko z jednym, bo on jest tam uzależniony od przedwiecznego i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie rozwalić tak, bardzo fajna, bo w Arkhamie to się grało ze wszystkim. Tam milion plansz, coś tam, po połowie nie chodziłeś, a... Jeśli miałbym porównać do czegoś do Arkhama, to do Talizmana z wszystkimi dodatkami. I to jest też tak samo rozmyte i każdy idzie w inny kierunek i... Tylko w Arkhamie więcej liczyłeś chyba. Musiałeś tam sprawdzać. Ale mówię, Eldritch Horror... Jest superanski. Gra kooperacyjna jest... taka też na zasadzie, tak, że naprawdę tam, czuje się, że... I tam nie występuje ten element właśnie jak w pandemiku lidera, bo tutaj naprawdę co nie zrobisz, zrobisz, ważne, że coś pomagasz. Nawet jak jesteś gdzieś indziej, to masz zdolność, która ci pomaga, że... pozwala pomagać innym gdzieś dalej, na przykład podejrzeć kartę, wysłać surowce, cokolwiek. Takie dwie rzeczy. Po pierwsze, Eldritch jest grą, w którą ja zagram w 8 osób. Tak. W Arkham bym w życiu nie zagrał 8 osób. Okej, Eldritch będzie trwał długo, ale to jest... Ale go skończysz. To jest do przeżycia. Ale go skończysz przede wszystkim. I druga rzecz, która mi się bardziej podoba w Eldritchu niż w Arkhamie, nie ma tutaj tego momentu przygotowania. W Arkhamie, zanim poszedłeś walczyć albo coś robić, musiałeś zebrać tonę rzeczy, żeby móc coś w ogóle, coś sobą zaprezentować, tak? To fakt. A tutaj z buta możesz tak, idziesz bach, okej, okay, masz mniej kostek, ale nadal, możesz to zrobić, ale masz szansę sobie poradzić. Bo zwykle to jest jeden sukces. Porównanie tak. Do Talizmana staje się coraz bardziej trafne, naprawdę. Także 27, Eldritch Horror. Numer 26. Co to w sumie Eldritch? To jest dobra gra. Jest dobra gra. Ale długo by się paliła z dodatkami. Arkham na pewno długo by się paliła. No to Arkham też. No bo wyżej są fajniejsze gry, chociaż teraz możesz się marudzić, bo na 26 jest, nawet nie wiem jak to powiedzieć, żeby ten... No wiemy to za sobą. Concordia. Mi się podobała Concordia. Concordia, czyli gra o handlowaniu... To jest pierwsze suche euro na liście, bo stwierdziliśmy z Mateusz, zastanawialiśmy się, czy było do tej pory jakiekolwiek suche euro. I to jest chyba pierwsze, co można podciągnąć pod to. Znaczy takie typowo suche. Elysium? Wiesz, nie wiem czy... Stone Age? No, proszę cię. No dobra, Stone Age, ale... Concordia jest bardziej suche euro. Bo no Concordia jest, no okej, okay, w Concordii nie masz kosteczek, a w Stone Age'u tak. No dobrze. Okej. Okay. Nie, no pozycja 26, stary, pierwsze suche Zamki euro. Zamki Burgundii. Ale to nie grałem, to też. Pamiętasz? No dobrze, ale suche euro. Anyway. Concordia, kapitalny mechanizm połączenia deck buildingu, takiego... No właściwie hand buildingu, bo tak. Tam masz wszystko na ręku. Na ręce masz. Gdzie karty, kupujesz karty, żeby mieć nowe, fajne akcje, ale te karty w połączeniu z sytuacją na planszy dają ci punkty. Tak, tak. Rozbudowujesz to jest swoją sieć miast i produkcji na mapie śródziemnomorskiej. Tak, śródziemnomorskiej. Do tego. Ale nie wolno zaniedbać właśnie w tej tak. Kupowania tych kart, bo. Nie tylko właśnie dają te akcje, co dają te punkty. I to jest fajne, że... Na przykład karta daje ci, powiedzmy, możesz budować jakieś miasto, a potem ci na przykład jakiegoś typu, a to ci mówi potem na karcie, że za każde miasto tego typu dostajesz punkty, czyli że pomaga ci do uzyskania więcej punktów. Jest fajne to, że grę można wygrać albo faktycznie idąc mocno w rozprzestrzenienie się po planszy, ale... mieć trochę tych kart, ale jakoś tam się specyficznie rozprzestrzenić i mieć odpowiednie karty, albo jak masz mniejszą swoją obecność na planszy, no to iść karty. w tonę tak, kart, które tak, ci narobią z punktów. Była no tak. Na moją pierwszą partię, gdy poszedłem właśnie, byłem wszędzie na planszy, było mnie najwięcej, a byłem ostatni. I Concordia ma też taki fajny, że jak tłumaczysz, ona ma krótką instrukcję, bo mechanicznie jest banalna. Tak? No jest. Ale trzeba trochę spędzić nad tłumaczeniem tej gry. Żeby zależność... Żeby pokazać, rozumiem. Tak, karty robią to, zależności są takie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy nowy gracz tego słucha, mówi, o Jezu, co jest... Opcji. Matko, co ja zrobię? A potem druga runda i już... Dwie, trzy kolejki i tak, tak patrzysz, co robić i co masz na ręku i co tu zrobić. Nawet instrukcja chyba w tej grze ma dwie strony. Tak, tak. Moja siostra jest najlepszym przypadkiem, gdzie właśnie też siedziała, tak, tłumaczyliśmy jej, ona... A potem zaczęła grać i wow, jakie to jest fajne.
fajne, jakie no, to jest. To prawda. Jak ja się też turla, nie? Ja pierwsze dwie kolejki też patrzę te karty, totalna zawiecha Michał Style i nie wiem co robić. Potem już obczaiłem, aha, okej, okay, dobra, zatrybiło i potem jechałem. Także 26 Concordia. 25. 25 to chyba pierwsze wielkie figurki. No, jeżeli dobrze patrzę. Wielkie figury. Tak, pierwsze, pierwsza gra. Pierwsza gra z toną plastiku. Tak. Blood Rage. To jest o tych Wikingach? Tak, Wikingowie, Erik Lang, Ragnarok. A to jest to, w co nie grałem. Co mnie kazaliście grać w domek, kiedy się bawiliście wszyscy w tą grę. Ty w domek grałeś wtedy, czy w Small World? Nie, w domek. Domek. A potem domek. Small World, bo zanim skończyłem. Ale szkoda, ale bo naprawdę fajna gra. Co ty powiesz, Mateusz? Tak, myśmy grali na ten stół, był rozłożony. Grałem, tak, ten stół był rozłożony. I my na połowie stołu graliśmy w Blood Rage'a, a on na połowie stołu grał. Domek. Domek. Taka zabawa. Słuchajcie, no Blood Rage. W sumie połączenie euro z grą o Area Control. Rozwijamy swoje klany. Na początku każdy ma identyczny klan wikingów. Są identyczne. A potem draftujemy sobie karty. Wśród tych kart są questy, które tam wykonujemy na planszy. Są rozwinięcia naszych klanów. Rekrutujemy drakarów. Tak, drakarów, wojowników, jarla. Dokoptowujemy potwory, które my możemy, możemy wystawiać na planszę. I w miarę rozwoju gry nasz klan staje się troszkę unikatowy. Ale nie troszkę. No, troszkę bardziej. Troszkę bardziej. Kapitalna zabawa, no, jest krótka. I wyrzynanie po prostu. Jest agresywna i wiadomo, że wszyscy będą od razu skakać sobie do gardeł, tak? Zagramy, Michał, zagramy, spoko. Także Blood Rage, naprawdę... Póki co do pieca. I co fajna, następne? Fajna zabawa. O, wiem, czy zagramy, jak jest w piecu już. Miejsce 24. Gra, o której troszeczkę żeśmy zapomnieli ostatnio. Jakaż to może być, to masz? Ona cały czas ma być do zagrania, ale mamy dłuższą przerwę. Dużo czasu na nią czekamy, na kolejną rozgrywkę. Są Time Stories. Time Stories. Time Stories. Tak. Światło wiary, Lumen Fidei do zagrania. Do tej pory wszystko żeśmy ograli. Beze mnie niektóre rzeczy. Tak. Pomyliłeś mnie z Michałem. Ciebie, bo jesteśmy podobnie jak bliźniacy. Pomyliłeś mnie, że myślałeś, że grałem ja, a grałem tak naprawdę Michał z tą wcześniejszą partię. I na 6 czy 7 przygód, które wygraliście, grałem 2. Ale szczerze mówiąc, zastanawiam się nad pozycją tej gry na tej liście. Skoro to ma być gra, w którą będę grał i ewentualnie wrzucę ją do pieca, z regrywalnością jej jest bardzo słabo, bo nie wyobrażam sobie zagrać drugi raz w ten sam scenariusz. Pierwszy raz, taka zabawa, tak fajnie, ale zmusić się zagrać drugi raz w ten sam scenariusz... Właśnie widzisz, to jest ten moment, gdzie ona fajnie działa w tym piecu, bo rozgrywam scenariusz i mogę się trochę pogrzać. I wtedy już grasz kolejną misję. A, i to jest i od razu nie szkoda wyrzucać, tak? Bo okej, okay, do pieca. Jest wysoko, bo naprawdę fajnie się przy niej bawię. Tak, gra jest naprawdę fajna. Ale rozgrywamy scenariusz i mamy dzionek cieplejszą noc na przykład. Cieplejsza noc, tak. Także jest sosem. No i daje też duże możliwości przede wszystkim, bo w jakiej grze możesz się być w starożytnym Egipcie. Tak, bo to jest, to Time Stories generalnie jest... szablonem do scenariuszy. Mhm. Masz tak. Szablon mechaniczny, a w tym szablonie i tak można robić dużo rzeczy różnych, bo każdy scenariusz pokazywał, że można wprowadzić nowe mechaniki w oparciu o 4 kolorowe żetony. Te same. Tak. Da się. Także numer 24, Time Stories. Miejsce 23 to druga gra o Cthulhu. Która znalazła się na tej liście. Nie będę mówił, czy będzie jeszcze jedna, czy nie. Ale jest to druga. I to jest taki crossover. Cthulhu Dice. Nie. Super, to jest taki crossover. Jest trochę Cthulhu, znaczy Cthulhu. Jest dużo Cthulhu, jest trochę zombie. Smash-up. Są wampiry, jest królowa Wiktoria pewnie. Emerald. Tak, Study in Emerald. Ale pierwsza edycja. Pierwsza edycja. A co się stało w drugiej? Jest niefajno? W drugą edycję uprościli. Bardzo mocno uprościli. Chciałem, że zombie pozbyli, tak? Zombie... Nie,
Chyba nie tak. Pamiętam właśnie. Chyba są jakieś zombie, tylko trochę inaczej działają. Nie ma chyba wampirów. Nie ma wampirów, nie ma bycia znanym władzą. Jest dużo uproszczeń, tak? Okej, dzięki temu ta druga edycja jakoś tak... Szybsza jest. Jest szybsza. Nie ma takich, że tłumaczysz... ta zasada punktacji, tak? Na przykład, że strona, która ma członka z najmniejszą liczbą punktów, w ogóle nie jest brana pod uwagę przy coś punktacji. Takiego, no. Pierwsza edycja jest zakręcona jak świński ogon. Jest deck building, jest area control, jest tam większościowe, jest negatywna interakcja, bo zabijamy sobie agentów. Tych, jest ukryta, są ukryte tożsamości, jest drużynówka, tyle rzeczy. Żeby ogarnąć to, to jest jednak... Tłumaczenie jest potąd, a gra się tak fajnie. Tak, ja wiem. Mi się bardzo podoba. Ja zastanawiam w ogóle, czy ta gra jest warta poświęconego czasu właśnie wejście w tą grę, bo tego fanu tam aż tak dużo nie ma, szczerze mówiąc. Przynajmniej z mojej perspektywy, więc nie ja jestem zdziwiony tej gry. Nie jestem fanem Cthulhu, nie ukrywam tego. A ta gra jest, no... Jest ciekawa. No, można dać szansę, ale ma tak wysoko na liście. Bo to jest moja lista, a nie twoja. No, niestety. Dlatego większość gier w ogóle nie powinno się znaleźć. Jakby u ciebie to by były doble pewnie. Nie. Czy byłyby na pewno w piecu. Na pewno byłyby w piecu, tak. To było 23. A Study in Emerald, a na 22. miejscu to jest serial w kartonie. Serial w kartonie? Serial w kartonie. No i który to może być serial? Jest to kilka jest seriali w kartonie. Nie. Nie. To jest w sensie konkretny serial w dużym kartonie. Pathfinder? Nie. Pathfinder nie jest serialem. Jak nie? Kupujesz do końca dodatki? Nie, ale nie ma serialu Pathfinder. Jest, mówię, że jest serial telewizyjny, który wrzucono do tego kartonu. Dobra, Star Trek, Fleet Captains. Star Trek, ciu-ciu, łączyć pazery. Pazery, na ogłuszanie. Bo Gwiezdne Wojny są lepsze. Są. Ale przynajmniej robi wu-wu, a nie psiu-psiu. I am your spoiler. No! Nie, ale gra jest fajna, no jest okej, okay, tylko znowu rozłożyć. Lisa, Jar Jar! Jak, ale rozłożyć tego Star Treka na tym stole, tak. Ten, znaleźć kogoś do grania w to, ale jak masz fanów, to... Pff, generalnie nie. Star Trek, Fleet Captains, taktyczno-przygodowa... Ale po co tam jest w ogóle drugi gracz w tej grze? Ta gra, to jest w ogóle wariant solo? Powinien ale nie, być. Nie może być, ale co, no, jak drugi gracz? No bo żeby latasz statkiem jakieś questy, a z drugim... No tak, a z drugim się bijesz, bo oni mają inną frakcję. No, w podstawce jest Federacja i Klingoni. Romulanie w dodatku. W dodatku są w jednym Romulanie, w drugim jest Dominion. Dominium. Tak? Tak. Nie wiem, nie pytaj mnie. Tak. Eksploracja. Generalnie to są odcinki Star Treka wrzucone no na no plażę. To jest przyjemne, to jest fajne. Tak. Fajne figurki statków, bardzo ładnie. Są tak. Bardzo fajne. Czy gra fajnie oddaje Star Treka? To jest tak, to był ten moment, gdzie na klingońskim statku leciał Kirk z Datą i z Rikerem. Nie, ja nie widziałem. Ja mówię o grze akurat. No, w grze. No. Także Star Trek Fleet Captains na 22. Ładne jest. 21. gra, która Michałowi już, jak wiem, się nie podoba. Bo jest duża, losowa i można budować swoją pozycję i szybko ją stracić, bo kosteczki nie podejdą. No, głupia gra. Twilight Imperium 3. Głupia gra. No, gra jest rozbudowana. Daje... No. Znaczy nie, gra jest naprawdę fajna, bo daje dużo opcji, aczkolwiek... No to jest zależy od tego, z kim się też usiądzie do gry. Tak, w każdej grze tego typu strategicznie. A trwa cały dzień? Tak, średnio. Albo pół. Ale to jest królowa 4X-ów tak, w kosmosie po prostu. Tylko, ale, 4X... tak, ale przy tej grze no jak? Nie czujesz tej... No okej, okay, niby masz ten nie widoczny. Czujesz, nie czujesz straconego czasu, bo są gry, gdzie czujesz, że ten czas nie jest warty poświęcania tej grze, a tutaj nie jest tak. Ja tak właśnie czuję. 8 godzin siedzisz przy grze, hukasz na tą armię, budujesz ją, idziesz i... Myśmy tak ostatnio czuli 4 stracone godziny przy Orleon. No. Nie, przepraszam, 2,5, bo normalnie byśmy grali półtorej, jakby nie wynikało. Dokładnie.
Albo większy przy terraformacji. To faktycznie ciężko o lepszą grę Space Opera z budowaniem statków Imperium. Czwarta edycja tak, pewnie ja jestem lepsza, bardzo tak. ciekaw czwartej edycji. Tam bo jest już po instrukcji, że jest dużo uproszczonych zasad, dużo jakby... Fakt, ale też systemu. Przede wszystkim jest dużo rzeczy, które były w dodatkach, że są już po prostu zaimplementowane bardziej. W czwartej edycji. Także jestem ciekaw czwartej edycji... Nie zrozumcie mnie źle. Gra jest fajna, jest dobra, tylko mi zawsze szkoda poświęconego na nią czasu, biorąc pod uwagę, że co się nie powie, i tak się sprowadza to do kości na końcu, albo złośliwości innych graczy, którzy zagrają na ciebie kartę po tym, aha, nie, aha, tak, aha, nie, zagraj na mnie to, nie, haha. Nikt go nie lubi. Okej, okay. To było 31 czy 21? Już koniec. 21, tak. Tak? Wszystko powiedziałem? Tak. To nareszcie. Możemy iść do domu. Czyli trzecia dziesiątka ogarnięta. Zostały nam dwie. Kolejna za tydzień. No, przynajmniej tak, jak jeżeli oglądacie to w momencie wrzutu. Mhm. A za tydzień też kolejne losowanie wydawcy. Kolejne przygody osiołka. Oczywiście. To co? Do zobaczyska. Trzymajcie się ciepło. Familiada. Siema. Yeah.